Od 20 lat flaga Unii Europejskiej jest również naszą flagą, bo od 2 dekad Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Właśnie. Czy to dobry czas dla Polski? Czy jesteśmy zadowoleni z tego, że jesteśmy we wspólnocie europejskiej? Czy może jednak lepiej, żebyśmy ją opuścili? Posłuchajmy. Bardzo dobrze, myślę, że bardzo dobrze. Ty chyba innych czasów nie pamiętasz. No, ja akurat nie. Ale no, rozbudowało się wszystko, więc według mnie bardzo dobrze. Widać, że te unijne pieniądze, unijne euro tutaj są? A jak najbardziej widać. A co to znaczy być Europejczykiem dzisiaj, teraz? No, czujesz się w ogóle Europejczykiem? Wie pan co, no tak, no czuję się Europejczykiem, bo czuję tą przynależność po prostu, tak. Gdzieś tam, no, jesteśmy w strefie tutaj Schengen też, więc ta jakby, no, bariera zaczyna powoli zanikać. Czyli Unia Europejska to my, a nie oni. No dokładnie. Polska od 20 lat jest w Unii Europejskiej. Pana zdaniem to dobry czas? Obecnie dobry czas. Całe 20 lat podsumujmy. No dobry, tak. No to tak powiedzmy, no nie do końca było różowo, ale nie zawsze tak jest. Ale to trzeba powiedzieć, że dla Polski dobry okres to był. Widać, że Polska się zmieniła przez te 2 dekady? Zmieniła się, bardzo się zmieniła. Zupełnie. Diametralnie powiem. Nie brakuje takich, którzy mówią, a wyjdźmy sobie stamtąd. Nie, nie, to byłby błąd. Polska bez Unii Europejskiej to nie mogłaby istnieć. Dzień dobry, to dobrze, że jesteśmy w Unii Europejskiej 20 lat? Dla mnie nie. A dlaczego? Bo po prostu to jest nie moja branża. Co tam. Ja mieszkam w Berlinie i wiem, jak Unia Europejska działa. Dziękuję bardzo. Nie pamiętasz Polski przed Unii? Nie za bardzo. A wyobrażasz sobie, że teraz moglibyśmy tu nie być? Nie być częścią Unii? Raczej nie. Myślę, że bez Unii to by nie przetrwaliśmy zbyt długo. Tak, bardzo dobrze. A zadowolony? Ja jestem bardzo zadowolony. A z czego najbardziej? Z czego? Co nam ta Unia dała przez 20 lat? Z możliwości wyjazdu przede wszystkim. Czyli granice. Granice zniknęły. Otwarte. No i widzimy wszędzie inwestycje, które Polska na pewno by nie sfinansowała. Nie byłoby tego wszystkiego? Nie, według mnie nie. Niektórzy mówią, wyjdźmy. Nie. Nie podoba nie, się. Nie, ja nie. Dziękuję. Dziękuję. Pani zdaniem to dobrze, że jesteśmy w Unii od 20 lat? Oczywiście, że tak. Dlaczego? Mamy szerokie pole do rozwinięcia. Proste. A pani jakoś na tym skorzystała? Tak prywatnie, osobiście? No chyba tak, bo mogłam jechać za granicę bez problemów. I bez paszportu. Bez paszportu. A jakbyśmy teraz mieli opuścić, to dobra decyzja by była? Oj, wie pan co? Chyba nie. Podoba się pani, że jesteśmy w Unii Europejskiej 20 lat. Oczywiście, mija. Oczywiście. Oczywiście. No, że podoba, na pewno mi się podoba. Są tacy, którym się to nie podoba. Ale mi się podoba i chciałabym, żeby tak zostało dalej. A za co pani tak Unię Europejską lubi i nas w Unii? Nie będę panu nic mówiła, bo ja tam za bardzo w to nie ingeruję, także... Ale dobrze, że jesteśmy. Dobrze, że jesteśmy. Polska w Unii Europejskiej to dobrze czy źle? O, moim zdaniem tak. Dobrze. Dobrze, dobrze. A dlaczego dobrze? Bo gdy wkroczyliśmy do Unii, to się rozwój państwa się przyspieszył. Wiadomo, Unia też ma swoje wady, jednakże myślę, że to zalety są... przyćmiewają te wady. To dobrze, że jesteśmy w Unii Europejskiej? No bardzo dobrze. Podoba się pani? Tak. Niektórzy mówią, że ta Unia to taka zła, że powinniśmy wyjść. A wie pan co, ja się tak polityką nie interesuję, ale ja uważam, że dobrze, że jesteśmy. Bardzo dobrze. Dużo skorzystaliśmy. My jako państwo, czy pani osobiście? My jako naród, nasze dzieci, wszystko idzie do przodu, rozwijamy się, wszystko jest pozytywnie. Czyli ci, co narzekają na Unię, nie mają racji? Jedni mają rację, drudzy nie mają racji. Tak zawsze będzie i tak to wszystko funkcjonuje. Unia? Ja nie wiem, szczerze. Chyba spoko, lepiej jest na pewno, nie? Lepiej niż gdybyśmy byli poza Unią? Tak, to na pewno. Dobrze, że jesteśmy w Unii Europejskiej? Ja Ukrainka. Aha. Ja Ukrainka. No to ma pani porównanie Ukrainy i Polski. Polska jest w Unii Europejskiej 20 lat. Bardzo dobre. Ja kiedyś jak jechałam w Ukrainę, Polska była duża, bardzo biedna.
Polska o tak stoi, bardzo dobre. I Ukraińcy dużo dobre sprzyjmują. I chciałaby pani, żeby Ukraina też była w Unii Europejskiej? Tak, chcę. 20 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Tak. To dobry czas dla Polski? Obecnie trochę jest. A dlaczego? Za dużo ograniczeń. A w czym ma pani ograniczenia? A, z punktu widzenia gdzieś tam branży, w której się zajmuję. A jaka to branża? Kosmetyczna. I są ograniczenia dla branży kosmetycznej? Też tak, są ograniczenia. Uważam, że tak patrząc w skali europolitycznej, skali politycznej, jaki proces stanowi Unia, a jaki świat. Tak, mamy ograniczenia co do energii, co do spalania węgla, czy tam emisji diesla, tak, czy jakichś tam paliw. To niedobrze, że dbamy o ekologię? Ale proszę spojrzeć, a w Stanach co robią? Jeżdżą ile chcą, czym chcą. Ale my jesteśmy Unią, a nie Stanami. Mam świadomość, ale 15% gdzieś tam w skali politycznej, tej mapy politycznej ma ograniczenia, a reszta robi co chce. No tak trochę... To może namówmy pozostałe 85, fajnie, a nie rezygnujmy z 15. Fajnie by było, tylko że patrząc na to, że jednak tam jest większa swoboda, na nas narzucone są kary, duże kary. Ja nie do końca. Nie. I to tak wpływa na pani pracę? Też tak wpływa. Nie ukrywam. No jestem bardzo zadowolona, że jesteśmy w Unii Europejskiej jako Polska. No mamy same z tego korzyści, nie? Same korzyści? Tak. Zero minusów? Zero. Dla mnie to jest zero minusów. No wiadomo, że nie wszystko to gra współmiernie, ale... Niektórzy mówią, że minusów jest tyle, że idźmy sobie stamtąd. Absolutnie nie. Ja mam inne zdanie i pogląd na to. A jak pani zdaniem zmieniła się Polska przez te 20 lat? No tylko spójrzmy w koło. No jak Polska wyglądała 20 lat temu? Gdybyśmy nie byli w Unii, dalej byśmy jeździli byle jakimi drogami. W ogóle nie korzystalibyśmy z niczego. A przede wszystkim z wyjazdów.